Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj robimy małą wycieczkę blisko naszego hotelu i zobaczymy. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Okazało się, że bardzo blisko hotelu mamy jedną z ważniejszych atrakcji w mieście, czyli akwedukt. To jest akwedukt Valensa, jest to akwedukt rzymski, który dostarczał wodę do miasta. I jak widzicie tutaj, część tego akweduktu jest właśnie w renowacji. W ogóle on oryginalnie miał 971 metrów długości. Teraz do chwili obecnej zachowało się 921 metrów tego akweduktu, także jest krótszy o około 50 metrów od tego oryginalnego. Co ciekawe, budowa tego akweduktu przypadła na IV wiek, także przez tyle czasu utrzymał się w naprawdę niezłym stanie. Chcieliśmy Wam pokazać pewne miejsce, ale niestety okazuje się, że jest zamknięte, także widzicie tylko za nami, za ogrodzeniem. To są ruiny kościoła. To był kościół świętego Poliełkta i on przetrwał aż do XI wieku, a w ogóle do momentu powstania Hagi Sofii to był największy kościół w mieście. I po XI wieku wszystko, co było w tym kościele, było plądrowane. I Bizancjum, i krzyżowcy zabierali właściwie co się dało, rzeźby, dekoracje. Część z tych dekoracji trafiła do meczetów tutaj w Stambule, część została wywieziona za granicę, między innymi do Wenecji oraz do Wiednia. I na przykład kapitele. Kapitel to jest najwyższa część kolumny, ta część najbardziej dekoracyjna. One zostały wywiezione do Wenecji i teraz można je zobaczyć w Bazylice Świętego Marka. Jak tutaj przychodziliśmy dookoła, to zobaczyliśmy, że w jednym miejscu w ogrodzeniu jest dziura i widzieliśmy, że ludzie przez nią przechodzą i da się przez nią przejść, ale postanowiliśmy, że nie będziemy tego robić, bo z jakiegoś powodu to miejsce jest zamknięte, więc nie będziemy tak po prostu przez dziurę się przemykać. Idziemy teraz zobaczyć meczet, który od początku pobytu tutaj obserwowaliśmy z okna naszego hotelu. I od początku mieliśmy w planach go zobaczyć, ale do tej pory nie było czasu, także idziemy tam teraz. W ogóle, jeśli chodzi o zwiedzanie Stambułu, jak każde miasto, fajnie zwiedza się je pieszo, dlatego że można więcej zobaczyć, ale jest to też dosyć męczące, dlatego że to miasto położone jest na wzgórzach i chodzi się tutaj ciężko. Cały czas w górę, w dół. W górę, w dół. Jest to dosyć męczące.
Szliśmy już do meczetu, kiedy zobaczyliśmy po drodze, że tutaj jest też część tego akweduktu, który pokazaliśmy Wam na początku. Właściwie to już jego część końcowa. Tak, tutaj normalnie była część akweduktu, ale ponieważ miasto położone jest na wzgórzach, to też ulica idzie w górę i w ten sposób asfalt zasłania część tego akweduktu. Dotarliśmy już do meczetu. To jest właśnie meczet Fatih. Cała ta dzielnica nazywana jest właśnie Fatih, a to od sułtana Mehmeda, który zdobył Konstantynopol. W miejscu tego meczetu stał kiedyś kościół świętych apostołów, ale po podbiciu miasta przez Turków został zamieniony na meczet. Imperium Osmańskie miało duży rozmach, budując te meczety, ale taka była idea, że meczety miały być duże, miało być dużo kopuł, miały być widoczne z daleka. Co bardzo szybko można zauważyć tutaj w Stambule, jest to, że właściwie na każdym wzgórzu jest jakiś meczet. I to są właśnie te największe meczety, między innymi właśnie ten meczet Fatih. I co ciekawe, i co w ogóle też różni ten meczet od meczetów, które widzieliśmy w innych częściach świata, między innymi w Egipcie czy też na Bałkanach, tutaj przestrzeń dookoła meczetu jest cały czas wykorzystywana przez ludzi. Są miejsca zielone, gdzie ludzie przychodzą robić sobie pikniki, dzieci jeżdżą na rowerach, na rolkach, ludzie się spotykają i wspólnie spędzają czas. I to jest naprawdę całkiem ciekawe rozwiązanie, zupełnie inne niż w krajach, które znaliśmy do tej pory. Skoro już tu jesteśmy, to wejdziemy też do środka, żeby zobaczyć, jak meczet wygląda wewnątrz.